Cieszyńskiego doszło do zderzenia dwóch pojazdów, dwóch Volkswagenów Golfów. Jak ustalili policjanci będący na miejscu, sprawcą tego zderzenia był kierowca Golfa, który jadąc ulicą Żerowskiego z zamierną prędkością podczas manewru hamowania stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wówczas uderzył w drugi samochód, również Volkswagen Golf. Na szczęście w wyniku tego zderzenia nikt nie odniósł obrażeń, zakwalifikowane to zostało jako kolizja, a sprawca tej brawurowej jazdy, młody kierowca Golfa, otrzymał mandat w wysokości 250 zł i na jego konto wpłynęło 6 punktów karnych.